jesteście Państwo w strefie nauki dla społeczeństwa Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. W dniach od 15 do 17 września 2024 roku w Kajetanach w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Do tego konferencja naukowo-szkoleniowa o problemach otolaryngologii dziecięcej w praktyce. Do Warszawy przyjechali najlepsi z najlepszych i była to też niezwykła okazja do wielu ważnych rozmów o zdrowiu. Dziś migdałki i wędzidełko i trochę niepokojąca moda na wycinanie lub podcinanie. Dlaczego nagle tak bardzo stało się to modne, choć tak często wcale nie jest to potrzebne? Moim gościem jest znakomity otolaryngolog profesor Tomasz Zatoński i próbujemy odpowiadać na te Państwa pytania. Roman Czajarek, zapraszam. Zaczynamy. To jest pytanie, które czasami dostaję od znajomych. Oni mówią, ty masz tam w Kajetanach znajome osoby, znajomych lekarzy, coś z nimi robisz. Wiesz co, bo nas zapytano, czy wyciąć dziecku migdałek. O co chodzi z tymi migdałkami? A kto ich zapytał? Bo ja tutaj przysłuchiwałem się poprzedniej rozmowie pana redaktora i ona pokazuje taki społeczny charakter podejścia naszych rodaków. Rodzina. Tak, przychodzi rodzina. Babcia, mówi, ma problemy z katar, z zatokami, na pewno migdałki trzeba wyciąć. Rodzina uczestniczy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym często w sposób bardzo zdecydowany i zaangażowany. Kłopot polega na tym, że jako społeczeństwo wydaje mi się, że jesteśmy mniej zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o pewne standardy postępowania diagnostycznego, które dzieją się w gabinecie lekarskim. Tak? Każdy z nas ma wiedzę na temat. Rozmawialiście Państwo o szczepionkach, więc czy się szczepić, czy się nie szczepić i jaką szczepionkę wybrać. Proszę sobie przypomnieć, co się działo w czasie epidemii COVID-19, kiedy Polacy na przystanku tramwajowym, w pracy, wszędzie, w sklepie, wszędzie, w kościele rozmawiali o tym, a czy ty wybierzesz tą szczepionkę, czy tamtą? Myślę, że w takim rozumieniu nowoczesnej medycyny ta szczepionka powinna być zapakowana w białej, nieopisanej buteleczce i napisane, że to jest ta szczepionka, którą mamy przyjąć na COVID. A za jej zawartość odpowiadają eksperci, którzy powodują, żeby ona była najlepsza z możliwych, żeby ona była skuteczna. No i teraz pytanie. Ale tu to wycinać ten migdałek, czy nie? Wyboru i z migdałkami jest troszkę podobnie, że jak jest jakiś problem gdzieś tutaj w okolicach nosa, zatok i tak dalej, to od razu pojawia się magiczne hasło migdałek, czy migdałki. Tak naprawdę. Od razu wyjaśnimy, to ile ich jest. Migdałków raz, mamy dwa, dość dużo, bo to jest pierścień Waldejera i mamy migdałek gardłowe, migdałki podniebienne, migdałki językowe, migdałki trąbkowe. Mamy skupiska tkanki chłonnej, które są elementem układu chłonnego, odpornościowego człowieka i one reagują na infekcje. I to, że one brzękną, czyli ulegają obrzękowi w trakcie, kiedy jesteśmy w okresie infekcji, po wystawieniu na jakiś patogen, wirus, bakterie, zwiększają swoją objętość. Pan redaktor, jeżeli ma migdałki podniebienne, u osób dorosłych one odpowiadają za anginę, to w momencie, kiedy pan redaktor jest zdrowy, to one są pewnie niewielkie, blade i tam sobie siedzą w swoich niszach, a kiedy dochodzi do anginy, one brzękną, robią się duże, czerwone, przeszkadzają, mowa jest kluskowata, gardło boli. I ta angina się kończy samoistnie albo na skutek leczenia i one znowu się robią małe. Czyli doszło do obrzęku migdałków podniebiennych w przebiegu procesu zapalnego anginy wirusowej bądź bakteryjnej. Mhm. I tak samo jest z migdałkiem gardłowym, czyli tym trzecim u dzieci, którego aktywność przypada na okres właśnie dzieciństwa, przedszkolny. On jest pojedynczy, niesymetryczny, rośnie na końcu nosa w nosogardle. I teraz jego rolą jest również zwiększenie swojej objętości, a przez to powierzchni czynnej, co powoduje obturację, zmniejszenie przepływu powietrza przez nos. I rodzice ten efekt widzą. I ten efekt czasami jest przez rodziców tak bardzo emocjonalnie obserwowany. Matka, ojciec czuwają nad dzieckiem i sprawdzają, czy on oddycha i czy dotrwa do rana. Jak, tak. Zobacz, jak śpi w nocy. Jak oddycha przez buzię, to na pewno migdał. Czy chrapie. Tak myślą, i jak on tak parę razy zachrapie w trakcie tej infekcji, to niestety zdarza się, i to całkiem często, że są kierowani od razu do wycięcia tego migdałka. I my jesteśmy w sytuacji, w której te decyzje zaczynają podejmować osoby, które nie mają należnego ani wykształcenia, ani doświadczenia, które pozwalałoby im na takie decydowanie, bo wydaje mi się, jestem przekonany, że decyzje, kwalifikacje do zabiegu operacyjnego, który się wiąże ze znieczuleniem ogólnym, podaniem dziecku leków, które spowodują, że ono
w cudzysłowie uśnie, zostanie poddany znieczuleniu, potem przeprowadzeniu procedury chirurgicznej, potem unikaniu wszelkich powikłań, jak na przykład krwawienie po takim zabiegu, potem wybudzenie tego pacjenta, czyli odwrotność wprowadzenia tego znieczulenia, potem przebieg pooperacyjny. Czyli mamy cykl jakichś procedur medycznych, które nie są obojętne, bo żadna z nich nie jest obojętna i wszystkie wiążą się z ryzykiem powikłań. Tylko dlatego, że to dziecko chrapało w nocy, że jest niewystarczające. Że chrapało, bo to nie tak, że całą noc chrapało, to że parę razy było tak słychać i koniec. A oprócz tego powie coś babcia albo wujek, dziecko było u logopedy. Logopeda też może powiedzieć, że przerost migdałka gardłowego może wpłynąć na nieprawidłowy rozwój mowy. Potem może trafić do ortodonty i ten ortodonta też powie, że krzywe zęby to chyba ze względu na ten trzeci migdałek. I my stajemy po drugiej stronie biurka. Zaraz, stop. A krzywe zęby rzeczywiście coś mogą mieć wspólnego z trzecim migdałkiem? Czy to jeden z takich mitów, że... Fantastyczna jest... sesja w dniu wczorajszym, gdzie no mogliśmy właśnie, porozmawiać. Właśnie, dopytuję, co te krzywe zęby mają, czy rzeczywiście coś mają wspólnego. I o migdałku, i o podcięciu wędzidełka, i o krzywych zębach. I tak naprawdę te rzeczy mogą być ze sobą powiązane, natomiast jest to jakiś odsetek, to jest 1% sytuacji, w której dziecko przez kilka lat wymagające rzeczywiście usunięcia migdałka gardłowego, w ogóle nie oddychające przez nos, ma tor oddechowy nieprawidłowy tylko przez usta, przez kilka miesięcy, lat. I to doprowadza do zmiany kształtu kości szczęki, żuchwy, deformacji twarzy i złego ustawienia zębów. I takie rzeczy oczywiście się zdarzają. Natomiast w mojej praktyce 75% dzieci, które są do mnie kierowane w celu podcięcia wędzidełka, ja dyskwalifikuję. Myślę, że mamy ogromną nadrozpoznawalność. Stop. Jeszcze raz, żeby to wyraźnie zabrzmiało. 75%, czyli przychodzą rodzice z dzieckiem. Mówią, panie profesorze, w panu cała nadzieja. Chrapie, coś się dzieje. Nie, mówię o wędzidełku. Jeśli chodzi o migdałek. Znajomi, rodzice. Diagnostyka rodzinna zadziałała, plus Google, czyli Wikipedia i tym podobne rzeczy w internecie znalezione. I pan 3/4 przypadków po zbadaniu mówi, słuchajcie, to nie ma sensu. Tak jest, bo ja wykonuję tą procedurę jako chirurg na końcu, tak? Czyli ja odpowiadam za jej przebieg i ja muszę być przekonany, że wskazania do niej są należne. Że to nie jest tak, że operujemy kogoś, kto tego nie wymaga. My trochę się pogubiliśmy, bo dostępność do zabiegu chirurgicznego w tej chwili... Za łatwo? Za łatwo. Mamy komercyjne ośrodki, które wykonują zabiegi i tam nie mamy kolejki. Kolejki są roczne, kilkuletnie, czasami do ośrodków szpitalnych, które robią to na podstawie refundacji. Natomiast tak naprawdę, jeżeli mamy odpowiedni zasób portfela, to mamy łatwą dostępność do różnych zabiegów chirurgicznych. I tak. No ale uczciwy jest... lekarz powinien powiedzieć, słuchajcie, zakładam, etyczne, że dokładnie, że to nie ma etyczne, sensu. Ja absolutnie ich nie oceniam i to nie jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Uważam, że jest to standard, którego musimy pilnować, a jeżeli one by były niezachowane, to są odpowiednie struktury, izby lekarskie, które tego pilnują. W ogóle nie o tym rozmawiamy. Natomiast łatwość dostępu powoduje również próby domagania się, uzyskiwania jakiejś reakcji, czyli proszę zoperować moje dziecko. Ono całą noc chrapało. Od kiedy to trwa? Od 2 tygodni. No i teraz mamy standardy medyczne, mamy algorytm postępowania, który powoduje, że my absolutnie powinniśmy temu umieć powiedzieć, że na razie nie, że mamy inne metody. Już o tym mówię, bo mamy możliwość leczenia zachowawczego i ten pierwszy okres na początku stawiania rozpoznania i procesu diagnostycznego czyli proponujemy inaczej, prostszymi leczenie zachowawcze. I zobaczmy, tak, co będzie. Jak i na pomoże, końcu jest stopujemy. Zabieg operacyjny. Powinniśmy wrócić do podstaw chirurgii takich XIX-wiecznych, gdzie zabieg operacyjny jest ostatecznością na wypadek niepowodzenia wykorzystania wszystkich innych metod, z wyjątkiem oczywiście sytuacji, kiedy nagle ratujemy życie czy zdrowie, ale w pozostałych rzeczach po wyczerpaniu metod niezabiegowych, nieinwazyjnych, decydujemy się na zabieg operacyjny. On nie jest pierwszą metodą wyboru w przypadku na przykład dziecka przedszkolnego, które było zdrowe, poszło do przedszkola i od 2 tygodni chrapie. A takie przypadki się zdarzają. No i co teraz dalej? No złapało jakąś infekcję pewnie w tym przedszkolu. To może być bardziej banalne wyjaśnienie. Przeleczmy i zobaczmy. Zróbmy 3-miesięczną obserwację. I teraz jest rozdźwięk pomiędzy tym, co wydaje mi się, że jest merytorycznym, negatywnym wynikiem przerostu migdałka gardłowego, a oczekiwaniami rodziców. Bo rodzice chcą, żeby to dziecko chodziło do przedszkola, żłobka i było cały czas zdrowe. I metodą na uzyskanie takiego stanu jest usunięcie migdałka w opinii rodziców, co nie do końca jest bardzo prawdą. Na skróty. Bardzo na skróty. A dla mnie, z mojego punktu widzenia,
takim największym obciążeniem nieodwracalnym, które powoduje największe zmiany w psychice dziecka, jest niedosłuch powodowany przez przewlekły proces, czyli przerost migdałka gardłowego trwający dłużej niż kilka miesięcy. Dziecko może mieć niedosłuch wynikający z dysfunkcji trąbek Eustachiusza i zbierania się w uchu środkowym płynu, który nie pozwala na prawidłowe przewodzenie dźwięków, to dziecko głuchnie. Jeżeli dziecko w okresie przedszkolnym, wczesnym szkolnym, pomiędzy 6 miesiącem życia dziecka, a 8 rokiem życia dziecka ma niedosłuch, to zakładamy, że nieprawidłowo wykształci mowę, co wpłynie na opóźnienie jego rozwoju psychospołecznego. I to są nieodwracalne to są konsekwencje na lata czy na długi przerostu okres migdałka życia. Gardłowego. I to trzeba rodzicom wytłumaczy. Natomiast jeżeli to dziecko dobrze słyszy, parę razy zachrapało, czasami ma otwartą buzię, a czasami nie, to najpierw spróbujmy leczenia zachowawczego. I to lekarz powinien postawić kwalifikację albo dyskwalifikację od zabiegu. We Wrocławiu... Te 3/4 przypadków, zatrzymałem się na moment, to tutaj, pan mówił, że tak, przy wędzidełku mówi pan, że nie, operacja to spróbujmy innych rzeczy. Czy te inne rzeczy pomagają w tych 75%? Nie, przy wędzidełku ta dyskwalifikacja powodowana jest tym, że ja nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy to zrobić, jeżeli ruchomość języka jest pełna, wędzidełko nie jest skrócone, język funkcjonuje prawidłowo, jest uruchomiony, ma pełen zakres, no można wystawić go i dotknąć im nosa, bo ktoś im powiedział, dziecko niewyraźnie mówi, przytnijmy wędzidełko. Stało się to tak popularne, to jest bardzo prosta procedura, tak? I teraz mówię rr czy jakieś inne literki, zamiast do logopedy i popracować, poćwiczyć, to... A czasami logopeda też mówi, że może lepiej by było. No i my musimy na koniec podjąć tą decyzję i ładnie to przedstawić. Ja chciałem wrócić do tego migdałka, bo zrobiliśmy we Wrocławiu takie badanie na dzieciach szkół wrocławskich w latach 16-17, 17-18. To jest moje badanie, uruchamiamy dzieciaki. Jednym z elementów tego badania była ocena masy ciała dziecka, a także wywiad laryngologiczny i badanie tego, czy dziecko wymagało jakiejś operacji. I okazało się w tym naszym badaniu, które zostało przeprowadzone na 2 razy po 4 tysiące wrocławskich dzieci, czyli bardzo duża grupa, tak, że dzieci z niedowagą, szczupłością i prawidłową masą ciała znacznie rzadziej mają cechy przerostu migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych oraz znacznie rzadziej kwalifikowane są do zabiegu usunięcia migdałka gardłowego z nadwagą i otyłością. I to jest liniowy wzrost, jednoznaczny liniowy wzrost. Czyli my również możemy rodzicom powiedzieć, że no warto byłoby zadbać o to, żeby w siatce centylowej dziecko znalazło się w tym przedziale, który wskazuje na prawidłową masę ciała. Ale to ja to mogę przenieść nawet na moje życie, bo ja miałem problem z chrapaniem. Poszedłem oczywiście do specjalisty. Popatrzył na mnie pan profesor i powiedział, wie pan co, panie Romanie, niech się pan najpierw odchudzi troszkę, a potem przyjdziemy, porozmawiamy, sprawdzimy. Pomogło. Jako to można z dzieci na dorosłych też przenieść bardzo prosto. Spodziewamy się prostych rozwiązań, takich, żebym nie musiał iść biegać na bieżnię albo do parku, tylko żebym zjadł tabletkę, żebym nie musiał pilnować dziecka i wprowadzać mu prawidłowej diety, tylko żebym wyciął migdałek, żebym nie musiał wkładać wysiłku w uzyskanie tego celu i dlatego spodziewamy się takiej tabletki, która spowoduje, że ono będzie mogło chodzić do żłobka i pomimo tego, że zrobi aktualizację bazy wirusów z rówieśnikami, tam je wymieni od razu, tak, kasząc na siebie wzajemnie, to będzie zdrowe. I nie ma takich rozwiązań, a kwalifikowanie niepotrzebne do zabiegu byłoby ze szkodą dla dziecka, dlatego mówię temu nie. Ale to pan ma strasznie trudną rolę, tak sobie teraz pomyślałem, bo przychodzą rodzice do słynnego profesora z tą złotą myślą, którą mają w głowie gdzieś pod wpływem znajomych, wujka Google'a właśnie, internetu, że tu trzeba coś przyciąć, wyciąć i ta Sława zerka, patrzy, bada i mówi, że nie. To znaczy zły profesor. Zamiast wyciąć i my chcemy nawet zapłacić, a on mówi, że nie. Oczywiście to jest jak Krzywa Gaussa, tak? Jest grupa osób, która jest zadowolona, grupa, która jest niezadowolona. Część z tego środka pójdzie gdzie indziej i to zrobi, część przekona się, że jednak możemy, warto poobserwować i w pewnym momencie rozwoju dziecka ono wchodzi w taki okres rozwoju, w którym dochodzi do zaniku tkanki adenoidalnej nosogardła i ono po prostu wyrasta jakby z tego okresu, w którym te infekcje są tak częste, a poza tym jeszcze różnicujemy ten obrzęk, o którym mówiłem, od przerostu. Przerost jest wtedy, kiedy jest to sytuacja nieodwracalna, znaczy kilkukrotnie dochodzenie do takiego obrzęku w wyniku infekcji spowodowało, że ten migdałek traci. I wtedy mówimy o przeroście. I wtedy zaczynamy mówić o tym, że
bo my powinniśmy operować dzieci z przyrostem migdałka, które takiego zabiegu wymagają, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jakiś odsetek, tutaj na pewno mniejszy niż 75%, ja wczoraj w naszej debacie zaryzykowałem 25%. Koledzy podeszli po tej debacie już w kuluarach i mówią, stary, chyba więcej. Ja myślę, żebym obstawiał 40-50. Takie głosy były w dyskusjach już po debacie. Więc nad kwalifikacji, niepotrzebnych takich kwalifikacji do zabiegu. Bo idziemy na skróty. I to może taka może być puenta tej rozmowy, panie profesorze. Bardzo dziękuję w ogóle za wizytę i za tę możliwość do rozmowy. Że dziękuję za zaproszenie. Jeżeli idzie o zdrowie, nie warto iść na skróty. Warto posłuchać fachowca, porozmawiać z zawodowcem. I droga na skróty, może ona się wydaje łatwa, taka w XXI wieku, prostsza i kiedy mamy rzeczywiście dostęp, prywatną medycynę, pieniądze, kusząca. Ale to nie będzie dobry pomysł, ani dla nas, ani dla naszego dziecka. To ja zgodzę się, uważam, że nie tylko w zdrowiu, ale w ogóle w życiu wszędzie. Nie warto chodzić na skróty, a moja babcia mówiła, kto drogi prostuje, ten w lesie nocuje. Dziękuję bardzo, się do zobaczenia. Dziękuję. Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach. Krótszej, w formie wideo, do zobaczenia na ekranach Państwa smartfonów albo na ekranach Waszych komputerów. I dłuższej, w formie audio, do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie. Tam najwięcej szczegółów. Roman Czajarek. Zapraszam i polecam.